Rozmowa poranka. Kwadrans po ósmej, Robert Pasje, dzień dobry, witam naszego gościa. Lesław Ordon, przewodniczący Oświatowej Solidarności Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Jesteśmy za odwołaniem minister Anny Zalewskiej, tak powiedział Piotr Duda, przewodniczący Solidarności w wywiadzie dla Tygodnika Wprost. Ta wypowiedź obiegła kraj w ostatnim czasie. A to dlatego, że państwo też jako nauczycielska Solidarność od początku, no może nie tyle przychylnie patrzyliście na to, co robi Ministerstwo Edukacji, ale też jakoś nie kontestowaliście tych projektów, które już się pojawiły. Tymczasem od maja, panie przewodniczący, jest nieco inaczej, a w ostatnim czasie chyba po raz pierwszy tak ostre stanowisko. Tak, na początku daliśmy pani minister dosyć duży mandat zaufania, ale nasza cierpliwość się skończyła i faktycznie w maju podjęliśmy takie dosyć mocne stanowisko z naszego punktu widzenia, w którym żądamy, wysłaliśmy pismo do pana premiera z żądaniem odwołania pani minister Anny Zalewskiej z tego stanowiska, ponieważ uważamy, że nasza, mówię, tak jak już powiedziałem, cierpliwość się skończyła. Zmiany, jakie nastąpiły w oświacie, były kosztem nauczycieli, na barkach nauczycieli, a nauczyciele w zamian, no niestety, ale od już wielu lat nie otrzymali żadnych podwyżek. Ale co się stało? Dialogu w ogóle nie było? Czy on był, ale nie taki, jakbyście państwo chcieli? To znaczy tak, jeśli powiedzmy faktycznie, no, pewne zmiany w zapisach karty nauczyciela korzystne dla nas nastąpiły, czyli ten dialog był, ale kiedy zaczęliśmy rozmawiać o finansach, to ten dialog się skończył. I oczywiście ze strony pani minister były obietnice, były deklaracje, że te podwyżki będą. Była mowa o 15% podwyżki, ale od stycznia tego roku okazało się, że zostało to rozdzielone na 3 lata, więc nie jest to dla nas w żaden sposób satysfakcjonujące rozwiązanie. Stąd też nasze protesty, stąd też nasza decyzja, chęć odwołania pani minister. Ale na tym ostatnim spotkaniu w Gdańsku, na którym był obecny również premier Morawiecki, tamten temat nie padł w taki sposób, jak powinien? Znaczy, trudno mi powiedzieć, czy nie padł. No, w Gdańsku doszło do spotkania z premierem nie tylko na temat, czy przede wszystkim na temat problemów generalnie w ogóle sfery budżetowej, no bo ja reprezentuję grupę zawodową nauczycieli, ale cała sfera budżetowa od wielu lat tych podwyżek nie otrzymała i my jesteśmy jedną z tych grup tej całej sfery budżetowej, która no, boryka się z tymi problemami. No, nasze wynagrodzenia, ostatnio podwyżki były w 2011-2012 roku. Od tego czasu nie było znaczących żadnych, w ogóle nie było. W tym roku to było 150 zł brutto. W innych branżach naszej sfery budżetowej było podobnie, a nawet i gorzej. Więc no, tak być nie może. Choć też państwo, to trzeba przyznać, spotkaliście się z premierem, bo na przykład Związek Nauczycielstwa Polskiego mówi, że apeluje o to od dawna i jakoś nie ma tutaj specjalnie możliwości spotkania. Panie przewodniczący, jeszcze wróćmy może do wysokości tych podwyżek. 15% to jest to, o czym mówi minister Zalewska, podzielone na 3 lata. No i te pierwsze podwyżki, jak rozumiem, już są. To pierwsze 5% to w tym roku już jest w kieszeniach nauczycieli, czy nie ma? No tak, szanowni państwo, panie redaktorze, procenty to jest też takie pojęcie bardzo ogólne, to jakby, jeszcze raz powtarzam, te 15% rozbite na 3 lata, uwzględniając to inflację, to za 3 lata te 15% nie będzie tą kwotą, która byłaby dzisiaj, gdyby była od stycznia wypłacona, to jest po pierwsze. Po drugie, te 5% to jest około 150 zł brutto na etat nauczyciela, więc nie biorąc pod uwagę to, jaki wzrost wynagrodzeń w gospodarce, w państwie polskim, to jest rok do roku ponad 200 zł rocznie. Te podwyżki się znajdują. Wiemy, że rząd ma dosyć dobrą sytuację finansową, więc powinien się dzielić. Jeśli mówi o tym, że jest prospołeczny, to tym bardziej powinien się dzielić ze wszystkimi grupami, a nie tylko kilkoma. No ale w związku z tym oczekiwania są duże. Policjanci w kolejce, pewnie jeszcze niebawem. No więc sfera budżetowa jest w tej kolejce na szarym końcu, stąd też nasza zdeterminacja. Tutaj jeszcze jedna rzecz bardzo brzydka się zdarzyła, jeśli chodzi o panią minister Zalewską, ponieważ według nas bardzo nieelegancko się zachowała w mediach, mówiąc o tym, że te podwyżki to nie, tak jak powiedziałem, 150 zł, ale to jest 1000 zł, bo takie pojawiły się informacje z ust pani minister, co jest oczywiście totalnym kłamstwem i manipulacją. Zresztą sama jeszcze, jak była w opozycji,
opozycji parę lat temu, to za taką samą manipulację i kłamstwa bardzo ostro krytykowała poprzednią ekipę rządzącą, a teraz sama weszła w buty tamtej ekipy i w bardzo podobny sposób manipuluje informacjami, mówiąc o 1000 złotych podwyżkach. Bo takie pojawiły się w jej ustach słowa. Ale to też inaczej zwykle jest, kiedy się jest w opozycji, inaczej kiedy się rządzi. To jest naturalna kolej rzeczy. No ale to też trzeba brać odpowiedzialność za swoje słowa i czyny. My w tej chwili właśnie żądamy, żeby się z tego, po pierwsze, nie mówię, wycofała. No chcemy jej odwołania i tyle. Panie no. przewodniczący, a zna pan jakąś inną grupę, czy w ogóle jakąkolwiek grupę zawodową w Polsce, która by jednorazowo dostała 15% podwyżki? No bo to zwykle tak właśnie wygląda, że 15%, ale w rozłożeniu na lata. Tak jak w przypadku nauczycieli się mówi teraz. No te 15% to byłoby około 500 zł, więc czy ja znam grupę? No dużo. Słyszymy ciągle i w mediach się pojawia informacje o kolejnych grupach zawodowych, czy o kolejnych firmach, zakładach pracy, gdzie te podwyżki jednorazowo są rzędu 300, 400, 600, nawet 1000 zł. Więc wydaje się, że nasze żądania 500 zł podwyżki jednorazowo, mówię, od stycznia danego roku, to nie jest jakaś kwota wygórowana. Tym bardziej, że jeszcze raz przypominam, od 2011 roku tych podwyżek nie było. A po drugie, cały ciężar zmian w oświacie, reformowania oświaty jest na barkach nauczycieli. Wszystkie zmiany programowe, zmiany sieci szkół, to wszystko jest na naszych barkach. Więc to nie jest tak, że my sobie spokojnie pracujemy. No jeszcze są samorządy do tego. To nie jest tak, że my sobie spokojnie pracujemy i jeszcze coś chcemy. Tylko po prostu to jest dodatkowy trud, dodatkowy stres związany z tymi zmianami. I te podwyżki, uważam, nam się po prostu należą. Panie przewodniczący, jeszcze jest kwestia druga, o której państwo mówicie, tego oceniania nauczycieli, czy też awansu zawodowego, bo to są kwestie powiązane. Ministerstwo zapowiedziało właściwie tych kwestii jakby powiązanie, czyli awansu z oceną pracy nauczyciela. Państwo się z tym nie zgadzacie? Oczywiście. Z tym formułą, która w tej chwili no niestety wchodzi w życie, od 1 września absolutnie się nie zgadzamy i od początku mówiliśmy stanowcze nie, dlatego że to i tak w sytuacji, kiedy grono nauczycielskie jest przemęczone, jest ale zestresowane i sfrustrowane sytuacją, jaka jest, dodatkowo wprowadzenie tego typu zapisów, bardzo niejasnych zapisów, bardzo też niesprawiedliwych, nieuczciwych. Myśmy wielokrotnie dawaliśmy pani minister argumenty. Ona niestety na wszystkie te argumenty była głucha. Ale sam fakt oceniania jest zły? No, w każdej branży jesteśmy oceniani. Szanowni państwo, panie redaktorze, nauczyciel jest oceniany codziennie. To nie jest tak, że on do tej pory nie był oceniany i naraz nagle my się obudziliśmy i jakieś mamy pretensje. Nie, nauczyciel jest oceniany codziennie. Jest oceniany przez ucznia, przez rodzica. Jest oceniany codziennie przez kadry kierowniczą szkoły. Wprowadzenie tych teraz zapisów spowoduje jeszcze niestety większy chaos w szkole i przede wszystkim biurokrację. Znów, pani minister Zalewska, wchodząc do Ministerstwa Edukacji, jeden z jej sztandarowych haseł było obniżenie biurokracji w edukacji, bo ona jest faktycznie duża. A co ona w tej chwili robi tym rozporządzeniem i tak naprawdę też ustawą? No właśnie dodatkowo wprowadza biurokrację. I abstrahując już od tego, że nauczyciel jest przede wszystkim po to, żeby uczyć i dobrze wychowywać młodych Polaków, w tej chwili on, a i dyrektor przede wszystkim, będzie musiał się zajmować stertą papierów, kontrolą, sprawdzaniem i to co 3 lata. No, myśmy wykazali, że jest to fizycznie, technicznie niemożliwe, żeby to zrobić solidnie. I ze strony dyrektora szkoły, i ze strony nadzoru pedagogicznego, bo jeśli będą odwołania, to będzie to kurator musiał w ciągu miesiąca to odwołanie ewentualne rozstrzygnąć, nie będą w stanie. Tylko jak to właściwie powinno wyglądać? No bo to jest, się wydaje całkiem logiczne, prawda? Awans w nagrodę za lepszą pracę i też wyższe zarobki. No tak, awans w nagrodę, więc kolejny krok, panie redaktorze, to jest to też, że awans został wydłużony z 10 do 15 lat. Przy sytuacji, kiedy nauczyciel stażysta dzisiaj zarabia około 2000, no po tych podwyżkach nieszczęsnych, 2500 zł brutto, przy minimalnej pensji, która jest w tej chwili 2100, a za chwileczkę będzie 2200, no to wydłużenie jeszcze temu młodemu człowiekowi awansu o 5 lat, w tym bycie stażystą z roku na do 2 lat, no to zaraz zadam też pytanie, to kto będzie chciał iść do zawodu nauczyciela? Znów będzie negatywna selekcja, z którą tak bardzo walczymy, żeby do zawodu zachęcać i przyciągać jak najlepszych absolwentów uczelni wyższych, no to jest poroniony pomysł, to co się stało, więc my się
na to nie zgadzamy. Mówienie o tym, że nauczyciel po ocenie wyróżniającej będzie miał dodatkowo 500 zł premii, no ale te wymagania, które w tym rozporządzeniu się pojawiły, są tak wyśrubowane i to wszyscy mówią. I to mówią i przedstawiciele wszystkich jakby stron tematu, że ten wyśrubowane wymagania są tak wysokie, że w zasadzie mało kto będzie w stanie spełnić te wymagania. I mówienie o tych 500 zł premii, to tak naprawdę mówienie też wirtualnie, bo to jest gdzieś dopiero 2022 roku. Więc dzisiaj wprowadzanie, dzisiaj już ocenianie, a gdzieś za jakieś 4 lata ewentualnie ktoś otrzyma premię 500 zł, no to jest po prostu nie propozycja ministerstwa nie do przyjęcia. Panie przewodniczący, na koniec, co we wrześniu będzie? No jak zwykle rozpocznie się rok szkolny, jak zwykle tak, przywitamy się z uczniami, bo już wiemy, że wielu już tęskni, już myśli, już przybiera nogami, żeby przyjść do szkoły. Ja bym mówił tak pozytywnie. A mówiąc poważnie, szanowni państwo, no ustaliliśmy wstępnie na 15 września. Ale państwo niewiele wywalczycie. No nie, ale dlatego ustaliliśmy wstępnie 15 września, to jest sobota, taki dzień, że jeśli nasze postulaty nie będziemy widzieć, że one mają szansę być spełnione, planujemy zorganizowanie w Warszawie dużej manifestacji. Razem z innymi związkami? Mówimy o Solidarności i mówimy o branżach związanych ze sferą budżetową, ale wiemy, że już decyzja jest Komisji Krajowej, czyli władz związku, całego związku, że wszystkie branże, cały związek popiera nasze stanowiska, nasze postulaty, więc jest duże prawdopodobieństwo, że 15 września cały związek Solidarność będzie w Warszawie. Na szczęście jeszcze wakacje mamy przez jakiś czas. Na szczęście mamy jeszcze wakacje, ale się już szykujemy do ewentualnej manifestacji. No chciałbym, żeby jej nie było, ale jak będzie potrzeba, no o swoje musimy niestety walczyć. Lesław Ordon z Oświatowej Solidarności. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję państwu. Rozmowa poranka.